Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Suchy i bez zbędnego pieprzenia przechodzimy od razu do gry. Gra nazywa się Her Nightmares. Jest to horror, który wyglądał bardzo obiecująco. I jest właśnie w takim bardzo pikselowym rozrobie. Pikselowym. Mogę spać, mogę napisać dziennik. No zamknij. O co chodzi? Okej. I can hear him speak, telling me to follow. It's killing me. How long will this last? Always looking. Okej. Dlaczego płaczę? Co się wydarzyło? Nie wiem. Musisz tak na mnie patrzeć? O! Pomyśliła się. Aż przed chwilą tak sosko kichała. Mogę cokolwiek zrobić? Nie? Żyjesz? Żyję. Choć mam wrażenie, że wcale nie chcę. O. Nie, patrz już. Co się dzieje? And so it continues. Okidoki. I co, to koniec? Halo? Klikam wszystko co idzie, ale... Myślę, to koniec? Spróbujmy jeszcze raz. Bo coś mi się to nie wydaje. Coś chyba źle zrobiliśmy. Nie wydaje mi się, że ta gra była aż tak krótka. Ale słodko się kichasz. Okej, mamy ten pamiętnik, mamy lustro. Coś się patrzy, ktoś się patrzy. Nie pamiętam, czy ostatnio się patrzył. Ale jest coś więcej, co mogłbym zrobić? Mogę spać, a póki co nie chcę. Nie, może teraz będzie inaczej. Jak łudzisz się z koszmaru, skoro nie śpisz? Jest co innego. Ale koniec końców, koniec jest taki sam. Ja nie pozwolę ci umrzeć. I co, i o to chodzi w tej grze? Będziemy cały czas to powtarzać i powtarzać? W sumie ma to jakiś posek, tak? Jakiś sens. Żyjemy w koszmarze. Nie możemy spać, nie możemy zasnąć. Nie możemy nic z tym zrobić. Nie powinienem w to grać. No ja już się domyśliłem. Już trzeci raz gram. Mój jedyny przyjaciel. Uuu. Ja jestem swoim jedynym przyjacielem. O, smutne. Tu mamy to samo. Tu mamy to samo. No to idziemy spać. Tak, rozumiem. Wiem, widziałem. Co teraz będzie? Poruszać się nie mogę. Też miałem kiedyś takie koszmary, że nie mogłem się poruszać w bardzo długim korytarzu i czułem jak coś... Coś do mnie idzie. Mogę cokolwiek zrobić? Nie?
I znowu. Uuu. Tym razem nie wisimy. Czy to jest moim przyjacielem? Nie sądzę. A przynajmniej tym razem już coraz lepiej. Przynajmniej się nie powiesiło. Ale możemy znowu spać. Podoba mi się ta gra, podoba. Nienawidzę tego korytarza. Cerki w plecach mam. Ale najgorsze jest to, że musimy po prostu czekać i patrzeć się w ciemność. Nic nie mogę zrobić, nic. Mam wrażenie, że ta ciemność coraz bliżej jest mnie, ale... Jeszcze tylko mam wrażenie, czy tak rzeczywiście jest. The experiment, they sacrifice our goal to... provision. Kim ty jesteś i co je robisz? O, drzwi są otwarte, coś weszło. Idź spać, idź spać. A dozor, jak ktoś cię bije tam, czy tam, nie wiem, dziga nożem, idź spać. Lepsze rozwiązanie. Co się dzieje? Dlaczego na mnie patrzą? Cześć! Ciebie tu nie było. Halo? Czy jesteś coraz bliżej mnie? He will feel her biggest gift will... Nie zdążyłem czytać. Dlaczego pukasz te drzwi? A, lustrze nie mam zamiaru się przyglądać. They call me subject, I can't remember how I got here. Czy ktoś prowadzi na mnie jakieś eksperymenty, tak? Zakładam, jak długo wytrzymam bez snu. Stąd te wszystkie koszmary. Nie pozwalają mi spać. Muszę przez teraz jeszcze przechodzić. Czuję, że ta gra wżera mi się w duszę. Nie patrz się tak na mnie. Nie pustymi oczyma. Nie podoba mi się. Mogę już iść? Mogę już iść? Mam wrażenie, że te oczy są coraz wyraźniejsze, się bardziej na mnie patrzą. Chyba coś mówią, ale od tyłu, więc... Może już wystarczy? Już. O, postanowili nas nakarmić. A nie rozumiem, dlaczego cały czas... Dlaczego mi nie zabiję? Jestem złą osobą. Dlaczego jestem hitter? Nie sądzę, że jesteś złą osobą, po prostu sądzę, że trafiliśmy w jakieś bardzo złe miejsce, gdzie nas eksperymentują. Znowu to samo. Co w ogóle tam jest? Jakieś wnętrzności? Dobrze, wystarczy. Już nie chcę. Już naprawdę nie chcę, wystarczy. The power of human mind, the emotions converted. Nie wiem, czy ona się tam teraz bawi i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Tu się ktoś na nas patrzy, ale no nie mogę. My only friend. Dziennik pusty. Może co innego będzie w tym się tym razem. Nie. Ile jeszcze? Dobra, ja to wytnę. Bo już nie mogę na to patrzeć. Znaczy, ja muszę, ale wy nie musicie. Okej, hej, to ja z przyszłości.
Jak was nie było, to to jest zapętlone chyba już od 10 minut i nie ma zamiaru przestać, wciskam wszystko, więc zakładam, że to jest koniec gry. Gry, która była dosyć ciekawa, wydaje mi się, że właśnie odkryłem o to, co mi chodzi, że ktoś postanowił nas torturować, jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać bez snu i oto są nasze skutki. Nie wiem, czy chcę więcej to oglądać, więc szybko się z wami żegnam. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmiku.